Witam was serdecznie tutaj Bezie, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina jedynki edycji rozszerzonej. No i tak, co dzisiaj? Napiłbym się. Zrobimy questa na to, że zabijemy dwa potwory i weźmiemy ich głowy oraz pójdziemy do krypty strzygi. Poszukamy kawałku zbroi kruk. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek. 11:31. Więc taki plan jest. A idźcie sobie potwory ode mnie. A matko święta. Zawsze mam problem z tą głupią jaskinią. W takim miejscu ją dali, że to jest po prostu niewyobrażalnie. Chory. To jest jaskinia? Nie, to jest jaskinia. Wejdę! Dobra, gdzieś musimy przetrwać do północy i będziemy walczyć garkańca z wampir, prawda? Chociaż cholera, to ja będę. Z czym ja będę walczył? Cholera. Chyba z upiorami. Chociaż cholera, ja wam powiem, że ja nie wiem. Otrzymano nowy talent. O! Jak miło. 1 złoty. 2 srebrne i 2 brązowe. Dobra, co by teraz wydać? Może żywotność plus tego, nie? Albo coś wytrzymałości. Okrzesność mikstur. Myślę, że żywotność. A potem będzie wytrzymałości, toksyczność mikstur. Dobra, eliksir mamy, nie wiem, na jakieś trupojady czy coś. Przez wampirom mam coś? Chyba nie, krew bruksy, nie chcę z krwi bruksy robić. To zawiera co? Querbit. To jeszcze jedną czaszkę, no. Na pewno widzimy to, co ja chcę zrobić. A, ma być witrol. Dobra, bo bym zrobił sobie jakiś nieznany eliksir. Dobra, eliksir przeciw wampirom się nam przyda. Dobra, śpimy. Nie rozdałem srebrnych i złotych talentów, znaczy brązowych talentów, to nie? Tak przeczuwam wam powiem. Dobra, trudno. Damy sobie radę. Czekajcie, mówię, pies eliksiry, bo tylko no miecz co nałożę później, gdybym jak będę wiedział, z czym ja będę walczył. Grom muś jest grom. Dobra. Powinno wystarczyć. Oby. Pierwszy pod. Bo wiem, że jest wampir, ale coś jeszcze. Czyli gdzie to jest. Nie w tę stronę, w tę stronę. W drugą, odwróć się. Garkainy. To są wam. Upiory tam też mamy. To ja. Ja se po prostu na ostrze miecz. Nie wiem, cholera, ja nie wiem, bo właśnie jaki będzie boss. Co? Ja pamiętam, czy no nie pamiętam, właśnie o to chodzi. Idź sobie. Jeszcze coś mi tam tuczy młotkiem. Nie daje grać. O really, to później. No dobra, najwyżej będzie zgon. Bo ja na razie nie widzę nigdzie bossa, a on później wyskoczy. Właśnie on, Vesper. Lol, boss już nie żyje, a garkań zwykły jest. Nice. Szkoda, że nie można dwóch głów, to bym od razu zrobił dwie głowy. I mamy. No cholera jasna. Będzie młotkiem mi tłuc, kiedy ja gram. Myślę, że to nie przeszkadza. A jeśli przeszkadza, no to sorry. Szybko! Dobra, zdążę. No cholera, ja no, tam pójdę chyba. No dobra, nie pójdę tam, bo chyba muszę coś zjeść. Dobra, wyciszę mikrofon. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mogę się na coś przydać?
Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Okej, 1000 orenów nagrody. Zapisujemy. Naprawdę sorry za ten młotek, no ale już nie moja wina. Mamy olej na piory. Piory. Nope. To na wampiry, ale to później. To na insekty, na trupojady. Insekty, olej Screamfield. Niech już będzie olej Screamfield. Ruszę sobie porobić, widzę. Jeszcze bym musiał zabawić się z upiorami. Bez kojarzeń. Dobrze, ja idę chociaż. Rzeczywiście. Kupię krzaczory. No, nie, fucking shit, kupię kłoda. Jeszcze idzie Blue Edzorger. Nie, nie. Muszę teraz to wszystko zabić. Nie, poszedł sobie, dobra. Upiory, no to to będzie trochę silnie. Jeśli pamiętacie naszą przygodę z upiorami na polach. Chociaż widzę, że nie. Dobra, teraz robimy olej na wampiry. A to już będzie nieco ciężej, bo Lili jest mocna. A jednak nie. Aha, bo mam olej na wampiry, no tak. Co tak prosto mi idzie ostatnio? Oh shit. Za prosto musiało być. A, na HP nawet nie patrzałem, ale dobra. Dobra, poszło, po maśle. Myślałem, że będzie gorzej. Krew Bruxy, a to nam potrzebne do zlecenia jest. Bruxy, dawaj krew, potrzebuję 6. Give me. A, mogę zgłosić się do najemnika po nagrodę. Co ja robię? Czy mucha mi to lata? No chyba nie. Czekajcie, zasunię jedną żaluzję, bo on trochę za jasno w pokoju mi rzuca światło na monitor. Dobra, jest Gites. Możemy iść grać dalej. No, teraz wracamy się tam. No, chyba weszłem tam, gdzie nie trzeba było. Jest. Gdzie ta jaskinia? Tu. Nie no, trzech i idzie. Na razie. No. Teraz zrobimy tak. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że... Wiesz, zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Bywaj. Okej, teraz nie pogadamy. Słyszałem, że zabiłeś już 10 potworów i oddałeś ich trofea. To naprawdę duży wyczyn. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy. Ale... Ale? Tak się składa, że jestem w posiadaniu 2 wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden, bo naprawdę dobrze przysłużyłeś się Temerii. Jakie to miecze? Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. Daj mi srebrny miecz. Weź go. Bywaj.
Okej, mamy nowy srebrny miecz. Najlepszy srebrny miecz, jaki muszę mieć w grze. Więc jestem, don't worry, be happy. Musimy rozdać te srebrne talenty i te dwa brązowe, bo je zostawiłem. No. Czas trwania ogłoszenia minus 50%, dobrze. Tu mamy atak plus 20% może. Albo coś tutaj. Albo coś tutaj. O, dobra, bo mi się stara przypomniało. Dobra. Ale wam nic nie powiem. No, prześpimy się już do ranka, niech już będzie. Porobimy sobie trochę eliksirów. Musimy uważać, żeby krwi Bruxy nie użyć do tego. Kota też. No, widzicie, tu pewno nie trzeba. Insekt też nie. To jest pocałunek w ogóle. A, zwiększa odporność na krwawienie, no to ja chętnie. Groma nie ma jak zrobić, ale zrobimy sobie umywę. I może jeszcze jednego rosomaczka. Okej. Śpimy. Okej, ludziska. Mamy już najlepszy srebrny miecz z gry. Teraz się pora zdobyć najlepszy stalowy miecz z gry, który zdobędziemy za niedługo. Dobra. No nareszcie ranek. Już jak dobrze myślę, już nie ma żadnych questów w nocy, więc zrobiliśmy praktycznie, no, zostaną do oddania. Aksamit i błoto to oddamy i wysokość trzyga zaraz wykonamy. To będziemy zaraz robić, to oddamy za chwilę. To też zrobimy i zostaną ostatnie zlecenie. Już nie ma więcej nagrody głów za potwory. Czy głów od potworów, więc... Nawet oddaliśmy 10 głów, czyli maksymalną ilość, bo więcej już nie ma. Czyli jest super. Więc nie ma co się obawiać potworów teraz. Najlepszy srebrny miecz z gry. Idziemy do Valeranta. Napiłbym się. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. No, za daleko to nie ma, nie? Dobra, poszukamy pierwszą tę kryptę, a potem przenocujemy do... Zmierzchu. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Dobra. Tutaj są, jak dobrze pamiętam... Ach, cholera, muszę wybić tego kota jednak. Eliksir Rubadon, nie, no nie będę go marnował. Zwykły kocik. Eliksir Nigra, to co to potrafi? Obrażenia, no super. Tu mamy. W tej sali nic nie ma. Tam mnie strzega. Bo to wiele po zmierzchu. Tu są fragmenty zbroi kruka. Sarkowak. Mamy zapiski elfiego ministra. Ministrela, dobra. Koniecznie to było mi potrzebne. Tak, potrzebuję jeszcze resztek zbroi kruka, okej. Coś ciekawego tutaj się znajduje. Kamień drogi. No właśnie, to jest to. No tam Ard, Igni, Ard. Ard. Igni. Ard. Dobra, to nie ten kamień, no to jest dobrze. No zresztą później nam pokaże to, gdzie mamy pójść. Zresztą zawsze tutaj możemy wrócić, co nie? Do zmierzchu. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku.
Muszę je najpierw rozpalić. Nie będę pił żadnych eliksirów, ponieważ... Nie będę. Dlaczego? Bo nie zamierzam jej zabijać. Znaczy, kota muszę wypić i jaskółkę. Kocik. I jaskółka. Strzyga jest. Czas na falta z ostrzygą. Gdzie się bierzemy moją taktykę. Musimy tak biegać, aż te świeczki nie zgasną. Moja taktyka. Nie ma. Jasne, strzygo. Pierwsza świeczka zgasła. No, gaśnij świeczką. No chyba nie. No, jeszcze cztery. No, już chyba wiem, że cztery, dobra. No. Mogę ją zabić, ale wtedy nie dostanę fajnego, najlepszego miecza z gry. Tego, a ja chcę ten miecz. Chyba jest na nas wściekła, wiecie? Jest. Oh shit. O, Bogu, dzięki w ostatniej chwili. I trzy świeczki. Nie będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Ojej, nie chcę zabić. Take this. Trzy świeczki. To może trochę nużące, no ale... Trochę się powoli kręci w głowie. Jest. Dwie świeczki. Wow, nope. Fail. Dobra, ile mam HP ogólnie? 859. Tak, nie lubię biegać w tę stronę, wolę biegać w tę. No nie! No dobra, nie będzie jej. No nie, chyba jest bardziej wściekła. Już zna moją strategię. No może wtedy biegałem tak. Na Z, znaczy no, z stylem silnym biegałem. Och, jeszcze chwila, no, jest. Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. Jeszcze chwileczkę. Świta, nie? 22. Już świta.
Oh shit. Fuck you, teraz możemy się z nią pobawić. Oh no, fuck you. Królewno, idź ode mnie. Jest! Adda. Została odczarowana, znowu jest człowiekiem, jest niedoro. Psychicznie będzie małą dziewczynką. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Dobrze się czujesz? Tak, już lepiej. Muszę cię spytać o Salamandrę. Och, Geralt. Wszystko przez tego paskudnego magistra. Oszukał mnie. Obiecywał władzę i zaszczyty. Odkąd ktoś go zabił, nie kontaktowałam się z Salamandrą. Magister nie stworzyłby tych wszystkich mutantów. Nie wspominał o jakimś magu? Kiedyś był z nim taki odrażający osobnik, Azur, czy jakoś tak się nazywał. Magister powiedział, że jest potężnym czarodziejem. Nic więcej nie wiem. Wiesz, gdzie go znaleźć? Niestety. Nie martw się, już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym, to nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę... To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu. Musisz to zobaczyć. Dobrze, zobaczę. Przytul mnie, Geralt. Tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Na górze poczujesz się lepiej. No i teraz jest świta. Pamiętnik Ostrita. Bla, 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 bla. Tak, wrzuciłem ten miecz, bo już nie będzie mi potrzebny. Pozarcujmy Diabła z Erykańskiego. Wiem, że jest lepszy Ardney, ale można go zdobyć tylko za pomocą modu. Ale tak to jest najlepszy miecz, jaki możemy zdobyć. Cmentarz na bagnę. No i? Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem, Velerat. Rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo. Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają, do trzech razy sztuka. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmiter. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. Oh yeah. Obrażenie plus 30, szansa na efekt krytyczny plus 50 i szansa na efekt krytyczny rozbrojenie plus 25%. Taki z tym, dobra. Magiczna formuła? Musi udać się do jaskini uchodźców. Napiłbym się. Dobra, czy mamy najlepszy miecz z gry? Więc jesteśmy Don't Worry Be Happy, czy zdobędziemy jeszcze jeden stalowy miecz? Więc będzie jeszcze fajnie, czekajcie, jaskinia w lewo. Dobra, w lewo. Ja nie chcę się z wami walczyć, później po drodze was znaczy na miejscu powybijam was te resztki. No nie, będę musiał go zabić. Nie, nie chcę mi się. Do noga mnie swędzi, shit. Dobra.
Okej, dobra. Denerwujące są te bagny, nie? Fragmenty zbroi kruka mam. Ach, nie wiem, do krypty i tak muszę się udać na 100%, ja to wiem. Ale teraz jest kinia. Choć tam będzie ten kamień przejścia na pewno. Art i Ard. No ja myślę. Ale muszę tam wejść. Coś do mnie jeszcze idzie. Oczywiście ślimak. Bo nie kto inny, nie? No. Znam wejść, no jasne, nareszcie. Dobra. Zapisujemy. I lecimy w tę stronę. Tutaj byłbym bezimienny, oczywiście. To jest Zdenkiem. Art i Igni i Ard. Ard, Igni, Ard. No. Starożytna krypta. Miałam kotów, prawda? Oh shit. Dam se radę. Dam se radę bez kota. Czy wy możecie nic nie widzieć, no ale cholera. Co to jest za olej, cholera? Aki nałożę sobie tutaj z trupojadów, tu będzie na pewno dużo trupojadów. Kurde, ale nic nie będziecie widzieć. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Shit, what? No ale trudno, idziemy. Shit, na serio, ja nawet nic nie widzę. Czekajcie, będę sobie zaraz gamę rozjaśnić trochę, bo... No muszę, no. Gdzie jest gamma? Jest normalnie jeden, to dam 1,20. Na razie. Na tą kryptę. Ja się tak nic nie widzę. I tak nic nie widzę. Nie jesteście osamotnieni. Wow. Często strzelam miecz. Mógłbym sobie tu pochodzić, poekspić trochę, no ale... Nie mam jak teraz. Okay. Wezmę... nie chcę... magiczna formułka. Co? Już mogę wracać? Dziwne. Wiem, że nic nie widzicie. Wiem. Wyskoczy pewnie zaraz. Art, Igni, Art. Okej. Dobra, mogę gamę już dać normalną. I zapiszemy. Ale dziwne to już. I już mogę wracać. Nie pamiętam. Ja pamiętam, że zawsze szłem do tej krypty kruka. No ale no dobra. Dziwne. Albo mi jeszcze wyślał do tej krypty, bo ja nie wierzę w to. No i dostajemy zimę. Chwila, wiem. Jak to sprawdzić? Potrzebuję jeszcze zbroi kruka. No właśnie, to było niemożliwe. Tam co zrobił już tego? Kota. To by było niemożliwe, gdybym mógł nie iść do tej krypty. To by było zbyt piękne. Lol.
dokładnie wszystko mnie gonić. No fuck, tak nienawidzę. Jeszcze ślimak. Boom. Dobra, krypta kruk. Wiem, ciemno, ale tu jest ognisko, nie martwcie się. Coś tam musi być. Na wieczny ogień chyba nieba cię zesłały, panie. Co tu robisz, człowieku? Szukam grobu wielkiego wojownika zwanego Krukiem. Ponoć znajdują się w nim niezliczone skarby. I co, znalazłeś? Napadły mnie jakieś straszne potwory, a potem coś łupnęło, dupnęło i z sufitu zaczęły lecieć kamienie. Zostałem zasypany i gdyby nie ty, panie... Lepiej idź stąd, póki przejście jest wolne. Zobaczę, co z tymi potworami. No, chyba nie, co się dzieje. Lol, ognicho. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. No. Dobra, co ja chciałem rozdać? W toksyczność, prawda? Tak, toksyczność. Później będzie to. Bo ma czasem srebrne talenty. Pancerz plus 5, a weźmy się przyda. A, ten styl silny chodzi mi. I jak zawsze. Okej. Okay. Kocik, tylko jeden kocik, a ze dwa zrobię na wszelki wypadek. I medytacja. Talenty rozdane, wszystko gotowe. Rosomak wciąż działa, jaskółka już jednak nie. Dobra, więc robimy to tak. Jaskółeczka. Oraz kocik. My musimy iść w tę stronę. O mój god, nie zdobyłaś. No. I upioru oczywiście tutaj też niby nie brakowało. Ja ci dam upiorze, ty. Nie chcę mi się zbierać z nich rzeczy, więc... A no. Gień, potworze ty. Oh. Fuck you. Oh no. Nie ma tak łatwo. Jest to kto? O, oh, fuck, Fledera z tyłu bazyliszek. O nie, tak się nie bawimy. Dobra. Księga Gromu, nie wiem po co mi. Brakuje mi tylko magicznej formuły. Gówno, już mam wszystko. Inskrypcja. Tu spoczywa wieźni zwany Krukiem. Wielki wojownik i obrońca słabych. Cześć jego pamięci. Byłeś wiem, stąd nie zamierzam się łazić po tej krypcie, bo nie mam ochoty. Tak nie mam po co w ogóle. Nie mam tutaj żadnych zleceń już. Nic, więc... Można sobie iść. Wiem, że mógłbym chodzić, ale nie chcę. Teraz oddamy bardzo dużo questów w zimie. Powiedzcie, że nas kieruje do starej zimy. Yeah, baby.
teraz kolejne próby, bo ja się zastanawialiśmy, bo tam też jest taka kijowa droga. Może mi się uda za pierwszym razem trafić dobrze. What the fuck, stare dworzysze? O nie, proszę, że to nie była prawda, że będę musiał iść naokoło. Nie. No. No idźcie sobie. Nope. Nope. Zmieszę się tędy, zmieszczę. Jest zima chyba tędy, tak. Tak. No. Ja myślę. No dobra, chyba już nikt mnie nie goni. Okej, stara być, teraz oddamy questa Achemity, bo to zlecenie, ząb oraz zbroję Krokasa zrobimy. W następnym odcinku pójdziemy do starego dworzyszcza już. No. Master. Teraz zapisać. Dawno cię nie widziałem, Wiedźminie. Krążyły słuchy, że podpadłeś królewnie. Wyznaczyła dużą nagrodę za twoją głowę. Cieszę się, że nie przyjąłeś zlecenia. Gdybym wiedział, gdzie cię szukać, kto wie. Trzeba jakoś żyć. Rozumiem. Teraz to już nieaktualne. Może jeszcze będzie okazja. Dość o tym. Mam sprawę. Słucham? Dałeś ogłoszenie na tablicę. Tak. Chodzi o wampirzycę, prawda? Udało ci się je zabić? Masz krew? Tak. Oto krew wampirów. Zdecydowanie ułatwiłeś nam zadanie, Wiedźminie. Oto twoja zapłata. Chwila jeszcze. Słucham? Przysyła mnie Antoinette. Czekałem na ciebie. Ilu kuzynków udało ci się odnaleźć? Trzech. Dobra robota. Mieliśmy rozprawę z Salamandrą. Jeden z nich miał przy sobie trzy sztuki smoczego snu. Weź je. Bywaj. Zaczekaj chwilę. O co chodzi? Dzięki. Nie ma sprawy. Trzymano smoczce. To są petardy, z których oczywiście ja nie korzystam. Okej, ale teraz pora do naszego dentysty, dać mu ostatni ząb do jego kolekcji, jakim jest ząb z denka. Spotkałem na bagnach słynnego pięściarza z denka. To mój idol! Nie mów, że udało ci się zdobyć jego ząb! Wspaniały! Wspaniały okaz do mojej kolekcji! Zapłacę za niego 250 orenów. Mam nadzieję, że masz już w miarę kompletną kolekcję. Tak, tak. Głównie dzięki tobie, Wiedźminie. Pozwól, że odwdzięczę ci się za twój trud. Oto Gwalkir. Krasnoludzki Sichil. Na potwory może się nie przyda, ale ludzi glancko ciacha. Okej, mamy kolejny miecz obrażenia 100% i chyba jest lepszy jednak od tego, wiecie? Ja zawsze jakoś korzystałem z diabła, nie wiem czemu. Obrażenia 100% ignoruje pancerz przeciwnika, czyli nieważne, czy przeciwnik ma pancerz 1000, on ma gdzieś i tak zadaje mu obrażenia 100%. Więc oh yeah. Dobra, więc mamy już najlepsze miecze w grze. Czy
czyli już faktycznie mamy super Wiedźmina. Mamy najlepsze miecze. Okej. Teraz na najlepszy pancerz z gry musimy sobie zdobyć. Służba nie drużba. Tylko jakoś nie lubię go nosić przy pasie Daimla. Ale no cóż. Dobra. Laboratorium Kalksteina. Geralt! Oto wszystkie składniki, o które prosiłeś. Niezwłocznie zabieram się do pracy. Kiedy będzie gotowa? Hartowanie, nawęglanie, przekuwanie, runy mocy, elfie pieśni plus wykończenia. Przyjdź jutro. Okej, okay, no to na następnym odcinku odbierzemy tą zbroję, rozdamy talenty i idziemy na stare dworzyszcze, więc myślę, że odcinek się podobał, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Wiedźmina 1 edycji rozszerzonej. Na razie.